Cześć, witajcie na moim kanale Słodka Ada. Załóżmy, że nie lubisz jabłek. Surowe jabłko mnie nudzi. Surowe jabłko jest nudne. Nie chce mi się go gryźć. Jest to dla mnie trudne. Ale mam na to sposób. Przygotowałam dla Was 3 fantastyczne posiłki, propozycje na śniadanie, przekąskę oraz deser, których główną rolę pełni jabłko. Po pierwsze, Twoje śniadanie musi być zbilansowane, pełnowartościowe, sycące i oczywiście zawierać jabłko. Ja skomponowałam je tutaj w owsiance razem z orzechami i cynamonem. Płatki owsiane gotujemy razem z jabłkiem w wodzie, aż do miękkości, kiedy jabłko uzyska odpowiednią konsystencję. Następnie całość posypujemy orzechami oraz cynamonem. Gwarantuję, że po takim śniadaniu będziesz syty, syta przez następne kilka godzin. Poza tym takie śniadanie da Ci kopa na cały dzień, pozytywną energię i uśmiech na twarzy. Jeżeli chodzi o przekąskę, zaserwowałam Wam takie oto talarki jabłkowe z masłem orzechowym i rodzynkami. Wystarczy, że przetniesz jabłko na kilka kawałków, posmarujesz masełkiem i posypiesz rodzynkami. Coś pysznego. No i oczywiście deser. Pieczone jabłko z bakaliami i jogurtem. Pozbądź się ze środka nasienia, nadziej jabłko bakaliami oraz cynamonem, dodaj troszkę jogurtu, zapiekaj w 160-180 stopniach przez około 20 minut. Idealny deser po wartościowym obiedzie. Boski deser. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i chcielibyście zobaczyć kolejne, a na pewno będą, to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i czekajcie, bo kolejne odcinki będą jeszcze ciekawsze. Dziś towarzyszyła Wam Słodka Ada. Słodka akurat dzisiaj jak jabłka.